dla Państwa. Chciałem dzisiaj w tej sesji opowiedzieć o pięciu pułapkach, które moim zdaniem czekają na Chiny, nie tylko zresztą moim zdaniem czekają na Chiny, na ich drodze do hegemonii. A żeby może naświetlić w ramach wstępu temat, pierwsza najważniejsza rzecz, czym zajmuje się jego polityka, oczywiście zajmuje się układem sił, tak? Według definicji profesora Morzowskiego zmiennym układem sił na niezmiennej przestrzeni. My możemy dyskutować, na ile przestrzeń jest niezmienna, prawda? To nie jest to może tematem dzisiejszego wystąpienia, natomiast bez wątpienia siły się zmieniają, układy sił się zmieniają i system międzynarodowy się zmienia, ponieważ poszczególne ośrodki siły mają zróżnicowaną dynamikę. I zgodnie z tym, co mówił chociażby George Modelski, prawda, że system międzynarodowy to przede wszystkim określany jest przez relacje między hegemonem, a między pretendentem. I o ile obecnie wiemy, hegemonem są bez wątpienia wciąż Stany Zjednoczone, a pretendentem są Chiny. I doświadczenia są takie, że taka pozycja oczywiście nie jest stała. Historycznie wielokrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy hegemon przestawał być hegemonem. Numer 1 spadł na pozycję numer 2 czy numer 3, chociażby nowoczesna historia Europy, kiedy w XVIII wieku Wielka Brytania przejęła Francję, jeżeli chodzi o potęgę. Francja w XIX wieku z kolei została znowu przez Niemcy wyprzedzona, a Wielka Brytania w XX z kolei przez Stany, właściwie już nawet pod koniec XIX wieku przez Stany Zjednoczone, więc wiemy, że jest to oczywiście możliwe. I co też wiemy? No, wiemy też, że to hegemon określa zasady działania systemu światowego. My możemy powiedzieć, że co to jest system hegemoniczny, tak? System hegemoniczny za Robertem Wilpinem występuje wtedy, kiedy to jedno państwo, tak, w ten sposób zdecydowanie dominuje nad innymi państwami w systemie. I o ile Stany Zjednoczone wiemy, że dominują, tak? To znaczy system, który powstał po II wojnie światowej, system Bretton Woods, dominacja dolara, wymiany międzynarodowej, stan obecność wojska, dominacja nad oceanami, nawet takie przywództwo technologiczne, czy nawet ten soft power, przywództwo instytucjonalne zdecydowanie wskazuje na to, że dominowało. Pytanie jest takie, czy Chiny będą dominować w takim zakresie. Wiemy, to przyglądał się prezentacji pana profesora Sułka za rok 2017, wiemy, że pod względem potęgi ogólnej w 2017 roku Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone. Co nie znaczy jeszcze, że pod względem instytucjonalnym, pod względem soft power, wpływów międzynarodowych są zdolne do tego, żeby tą rolę przywódczą na świecie odgrywać. Ale dla nas zasadnicze pytanie jest takie, czy Chiny chcą, prawda? Znaczy, oczywiście radny powiem, że nie ma, że czy chcesz, czy nie chcesz, po prostu jesteś, tak, bo jesteś największy. Natomiast pod względem wolicjonalnym, no wiemy też, że Chiny też chcą. Tak. W zeszłym roku podczas 19. Zjazdu Komunistycznej Partii Chin przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping analitycy policzyli 26 razy w swoim przemówieniu, tak wiodącym przemówieniu określił Chiny jako mocarstwo albo wielkie mocarstwo, prawda, jako great power. Za źródłami anglojęzycznymi, więc ewidentnie tutaj chcą. Mało tego, przewodniczący Xi chce przejść do historii, tak? Zgodnie z taką sekwencją wielkich przywódców chińskich, o ile Mao dał Chinom niepodległość, o ile Deng Xiaoping dał Chinom ten sposób gospodarczy rozwój, no tyle Xi ma dać właśnie siłę, tak? Uznanie na arenie międzynarodowej. I no, droga taka nigdy nie jest usłana uszami. Wiemy historycznie, że tak jest. I na pretendentów czuchają różne przeszkody. A ja pozwolę sobie wymienić tylko pięć. One to jeszcze nie jest kompletna liczba, ale też można podnosić zarzuty, że to jest takie uproszczone patrzenie, takie prawie publicystyczne na rzeczywistość. Ja bym się z tym nawet zgodził, gdyby nie to, że to się powszechnie używa, łącznie z tego, że sami Chińczycy używają większość tych pojęć, o których ja będę mówił, tak więc jak czuję się pod tym względem usprawiedliwiony, że jest to jednak podejście naukowe. A te pułapki, pięć pułapek, one pozostają ze sobą w pewnych relacjach. Jak Państwo zauważą, one jedne na siebie wpływają, oddziałują, jedne zwracają drugie. Pierwszy te pułapki, o których chciałbym mówić, wiążą się z sytuacją zewnętrzną, czyli międzynarodową wobec Chin, trzy ostatnie z sytuacją wewnętrzną. A na tym ciągu do pierwszej pułapki, wydaje się, że już wszyscy obecni na tej sali domyślają się, jaka będzie pierwsza, oczywiście pułapka Tukidydesa. Pułapka Tukidydesa, sytuacja konkurencyjna, którą opisał jako pierwszy plan Edison.
odwołując się do wojny peloponeskiej, napisane właśnie przez Kidesa, który pada takie oto zdanie, że to właśnie wzrost potęgi Aten i spowodowany z tym lęk Sparty uczynił wojnę nieuniknioną. Tak? I ten mechanizm właśnie dokładnie to przedstawia. Abstrahując od tego, czy to jest rzeczywiście koniecznie występuje ten mechanizm, tak? Może powinien jeszcze zaznaczyć, że mówiąc o tych pięciu pułapkach, jedną rzeczą jest to, że pułapki występują jako mechanizm, ale zupełnie inną rzeczą jest taka, czy się w tą pułapkę wpadnie, prawda? Bo mechanizm może działać, ale możecie Państwo w jakiś sposób wykaraskać, czy uniknąć wpadnięcia. Tak więc to oczywiście fakt występowania nie wpływa na decyzję, czy się wpadnie, czy nie. Są szanse, że nie. Tak więc pułapka Kidesa, Han Edison i w przypadku Chin dokładnie wydaje się, że mamy teraz taką sytuację. Prawda? Wzrost potęgi Chin jest znaczący, wyprzedził Stany Zjednoczone i Stany Zjednoczone rzeczywiście w sposób przyspieszony zaczynają działać, żeby temu wzrostowi aktywnie przeciwdziałać. Zwłaszcza pierwszy taki duży akord to był rok 2011, słynny zwrot na Pacyfik prezydenta Obamy, później przez kilka lat trochę zastoju, trochę myślenia koncepcyjnego, wyraźnie przyspieszył do roku 2016, kiedy pojawił się raport Rand Corporation, tak, Thinking Through Unthinkable, to znaczy, jak sobie wyobrazić rzecz niewyobrażalną, to znaczy wojnę z Chinami, której konkluzja była prosta, im szybciej, tym lepiej. Jeżeli mamy do przesilenia, ponieważ czas działa na niekorzyść Chin. I rzeczywiście mamy do czynienia, widzimy teraz ewidentnie przyspieszenie, przemówienie wiceprezydenta Mike'a Pence'a, pracą Instytut z 4 października tego roku. Prawdopodobnie będzie historyczne, ono obrazuje wyraźne przyspieszenie, oskarżenie Chin nie później niż 2 tygodnie temu, kolej wystąpienie wiceprezydenta Pence'a na spotkaniu APEC, tak, w Papui Nowej Gwinei, kiedy znowuż bardzo silne oskarżenia wobec Chin, bardzo silna konsolidacja sojuszników, odwracanie wielu państw, które wydawało się, że przeszły już na stronę chińską w tej rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, jednak teraz przeszły sporsze na stronę amerykańską, bo wczoraj sama Papua Nowa Gwinea, która w sposób bardzo taki jednoznaczny opowiedział, że Stanami Zjednoczonymi pozwala budować Stany Zjednoczone bazę wojskową na swoim terytorium. Do tego stopnia historia przyspieszyła, że nie później niż wczoraj, podczas roboczego obiadu w Buenos Aires między prezydentem Xi a prezydentem Trumpem, no Chiny wydaje się, że chcą złapać oddech, że kupują czas, oprócz jakichś werbalnych ustępstw, czyli bardziej takiej dyskusji, porozmawiamy w przyszłości o statusie Korei, porozmawiamy o ochronie własności intelektualnej. No co konkretnego Chiny dały, to że zgodziły się na bardzo intensywne zakupy w Stanach Zjednoczonych, podwrony dóbr przemysłowych, żeby zrównoważyć bilans handlowy. Nie są zapłacili Stanom Zjednoczonym za to, żeby dwa lata co Stany Zjednoczone ustąpiły, że nałożą sankcje 3 miesiące później, tak? Albo wrócą do dyskusji do nałożenia sankcji, które miały być nałożone od 1 stycznia, a dzisiaj mamy 1 grudnia. Tak więc widzimy, że tutaj ta zapadka pułapki Kidesa zaczyna powoli działać. Oczywiście ona nie musi się spełnić. Stany Zjednoczone mogą się na przykład pogodzić z rosnącą rolą Chin. Tak? Są także raporty Stanów Zjednoczonych, które mówią, żeby się podzielić światem, wrócić do systemu anglo-francuskiego, prawda, z XVIII wieku, kiedy, czy portugalsko-hiszpańskiego z wieku XVI, kiedy po prostu kraje miały swoje strefy wpływów i kartowały w swoich własnych systemach. Albo że Chiny po prostu ich wzrost, jak to mówią językiem Amerykanie swoim politycznym, skomodują wzrost Chin, czyli innymi słowy, w jakiś sposób pozwolą na nieagresywny, tylko po prostu zahamują Chiny rzeczywiście wypadku. Trzy rzeczy na pozostałe pułapki. Tak, druga pułapka, pułapka Kinderbergera, pułapka także zewnętrzna, związana z po raz pierwszy pojęcie użyte przez profesora Naya, profesora Harvardu. Tutaj zasada jest prosta, to znaczy globalny dostawca dóbr publicznych w momencie, kiedy wycofuje się z powodu na przykład słabnięcia, braku sił, powoduje zamieszanie w systemie międzynarodowym. To powoduje to, że kraje dotychczas będące pod protektoratem tego kraju zaczynają szukać nowego opiekuna, tak? Nowego protektora, nowego dostawcę chociażby bezpieczeństwa. I w tym przypadku rzeczywiście taka sytuacja ma miejsce. Stany Zjednoczone, miała miejsce, Stany Zjednoczone wydawało się, że będą się wycofywały z Europy Środkowo-Wschodniej, z naszego regionu, z Bliskiego Wschodu. Wydaje się, że to jednak zaprezentury Donalda Trumpa powróciły.
Natomiast tutaj widać, że Chiny walczą, żeby nie wpaść w tę pułapkę przez bardzo dużą ostrożność. To znaczy, co do zasady nie zawierają sojuszy wojskowych, jeżeli zawierają w jakiś sposób bliskie kontakty, są to kontakty handlowe, narzędziami geoekonomicznymi, które i tak zazwyczaj są odwracalne. Wiemy, że no, mimo zaangażowania w Stanach w Afryce, no, nie jest to kontynent, który jest na wysoko na liście zaangażowania Stanów Zjednoczonych, tak jest bardzo, tak nie wchodzi w interesów Stanów Zjednoczonych, widać, że jest zachowana duża ostrożność. Trzecia pułapka, i o tym według mojego rozwiązania w Polsce się jeszcze nie mówiło, to jest tak zwana pułapka tacyta. To pojęcie pułapki tacyta stworzone zostało w Chinach. Chińczycy odnoszą się tutaj do stwierdzenia, które rzekomo tacy, czyli znany rzymski historyk, senator, prawda, filozof, miał stwierdzić, że ta sytuacja problemowa wynika wtedy, kiedy rząd, bez względu na to, co robi, czy rzeczy dobre, czy rzeczy złe, nie wzbudza zaufania ze strony swoich podwładnych. Innymi słowy, jest to utrata legitymizacji przez rząd, prawda? Brak zaufania, brak posłuszeństwa ze strony narodu. I Chiny rzeczywiście wydaje się, że w tym są ryzyko wpadnięcia w pułapkę tacyta. No bo co powoduje to, że rząd ma duże uznanie, tak, w Chinach? No przede wszystkim polityka pełnego zatrudnienia, wzrost gospodarczy, który spełnia aspiracje chińskich pracowników młodego pokolenia, prawda? Bardzo jednak ścisłe dbanie o pewną suwerenność informacyjną. To znaczy media, co do zasady w Chinach są chińskie, treści są chińskie, tak? Kraje zachodnie mają trudności z dotarciem bezpośrednio z środkami dyplomacji publicznej, bezpośrednio do głów i serc Chińczyków, z komunikatem odnośnie wartości zachodnich, prawda? Komunikatem odnośnie atrakcyjności modelu Stanów Zjednoczonych liberalnej demokracji. Natomiast w przypadku no, chociażby spowolnienia gospodarczego ewidentnie jest to, że osłabia zaufanie Chińczyków wobec rządu. To już mieliśmy tego przebłysk 2-3 lata temu, w 2015 roku, w momencie kryzysu giełdowego, kiedy około 80 milionów Chińczyków straciło oszczędności całego życia i to już zachwiało wiarą dotychczas nieomylną partię, prawda? Oczywiście Amerykanie wykorzystają każdą okazję do tego, żeby pozbawiać wiarygodności rządkińskich posłów obywateli, no chociażby we wspomnianym przemówieniu prezydenta Pence'a w Hudson Institute. Wyraźnie Mike Pence wskazywał na pewne wykroczenia szkolnickiego wobec Ujgurów, wobec mniejszości religijnej, prawda? Wobec dysydentów, innymi słowy podprogowo wskazując, że jeżeli wy będziecie chcieli bardziej zaktywizowani, to znajdziecie w sobie poparcie Stanów Zjednoczonych. To trzecia pułapka tacyta. Czwarta pułapka, też znana, pułapka średniego dochodu. Znowuż po pułapce tacyta, druga pułapka wewnętrzna, znaczy sytuacja, w której Chiny rzeczywiście są w ryzyku. Właśnie na czym polega pułapka średniego dochodu? To pojęcie zostało obute w roku 2007 przez ekonomistów Banku Światowego, którzy zauważyli, że istnieje pewna specyficzna trudność gospodarek krajów rozwijających się od przejścia od gospodarek masowej produkcji, rzeczy tanich, słabej jakości, do rzeczy wysoko wyrafinowanych, o wysokiej wartości dodanej, wysokiej wartości jednostkowej. I w jaki sposób tutaj już może rozumieć, jeszcze minuta, w jaki sposób jeszcze... Już dać Pan wynik, to więcej przedłużamy. Dobrze, to jeszcze jedną minutę sobie poradzimy, żeby tylko dobrze, bo myślę, że wszyscy są ciekawi. Jeszcze w jaki sposób sobie Chińczycy radzą, oczywiście przez model chiński rozwojowy, który jak mówił to Justin Lin, ekonomista chiński, to jest zarówno niewidzialna ręka rynku, jak i niewidzialna ręka rządu. Współdziałanie ze sobą. Niektórzy nazywa to kapitalizmem państwowym, w każdym razie bardzo aktywna rola rządu. I ostatnia, piąta pułapka, która może nie będzie aż tak, teraz jest widoczna, ale w biegu czasu jej znaczenie będzie wzrastało, to jest pułapka niskiej dzietności. Dramatyczna demografia chińska, która będzie ciążyła na nich, zwłaszcza właśnie już powiedziane w przyszłości, niska dzietność. Mechanizm polega na tym, że ludzie, którzy wychowali się w środowisku, gdzie jest mało dzieci, nie mają ideałów wysokiej liczby rodzin, a co więcej będą obciążeni już kosztami utrzymywania osób starszych, będą mieli nawet mniejsze pojęcia ekonomiczne do tego, żeby dzieci utrzymywać. Tak więc powoduje to pewną spiralę niskiej dzietności, coraz bardziej racjonalnie mieć coraz mniej dzieci i w Chinach rzeczywiście to ma miejsce. Moim zdaniem to jest jedyna pułapka, z którą Chińczycy obecnie tak naprawdę sobie nie radzą. Nie mają na to pomysłu, bo nawet zniesienie polityki jednego dziecka nic tutaj moim zdaniem nie pomoże, ponieważ to nie mechanizm stojący za polityką jednego dziecka, tylko oddziału w ruchu. Brakuje kobiet, ale brakuje też chęci do tego, żeby te dzieci rzeczywiście się rodziły. Ostatnie zdanie. No Chińczycy
mają problem, tak? Moim zdaniem czekaj nie tylko, że masz tą górkę, ale jeszcze slalom tą górkę, żeby tych pułapek uniknąć, tak więc ich dominacja mimo modelowego przeważenia nad Stanami Zjednoczonymi jednak jest głęboko wątpliwa. Dziękuję bardzo.